Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj zajmiemy się kaskami, ale nie takimi zwykłymi, bo tymi z Chińczyka. Sprawdzę dzisiaj dwa modele kasków. Będzie to podróba Prevaila w konfrontacji z Propero 2, bo one mają mniej więcej podobną skorupę. No i tutaj mam akurat ten sam kolor. Zacznijmy może od tego, czym pewnie większość ludzi kieruje się przy kupnie podróbki, czyli cena tego kasku. Ta podróbka kosztowała bodajże 120-140 zł, no, coś koło 150 w każdym bądź razie. A oryginalny Propero to jest cena około 420-450 zł. No także 50% ceny mniej więcej, nawet trochę więcej, na korzyść Chinola 1.0. Kask przychodzi w takiej śmiesznej kopercie, oczywiście to jest jeszcze owinięte streczem. Specy są, po pierwsze, nie są wysyłane, bo spec prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż bezpośrednią, no i przychodzi w kartoniku 2.0, nie? Bo tu jest bezpiecznie. No dobra, wyciągamy oba kaski. Nie wylałem. W tych kaskach różnice są widoczne gołym okiem, bo no to po pierwsze jest kopia innego modelu. Trochę to wszystko inaczej wygląda. No i wystarczy choćby spojrzeć na tył kasku, żeby zobaczyć, że no, to jest jakaś słaba imitacja. Malowanie jest tutaj w kolorach tęczowych. Ten tego nie ma, czyli znowu przegrywa. Tu jest taka świetna lampka z tyłu. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale sobie możemy tutaj kilka świetnych opcji mrugania. Bo przecież w kasku najważniejsze jest bezpieczeństwo, nie? No to przecież tu widoczność musi być fajna. W sumie na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle. Te wkładki są całkiem spoko. Już widzimy, że nie ma w środku tutaj tych naklejek opisowych, certyfikatów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo fajnie chodzi to pokrętło, paski są eleganckie. No w Chińczyku paski są jakie są. I pokrętło, to jest w ogóle kask firmy Skohiro Work. Jest taki tutaj ten skorpion. Skorpion jest i logo jest z Castelli wzięte, a kask jest z Pesa. Ale dobra, bierzemy etykietki, bo na pewno na etykietkach się dowiemy czegoś mądrego. When you enjoy the riding. Riding. Ok. Warning, exact size when. When damaged, please use the new one. 100% legit. To jest najlepsze. No to jest normalne, nie? Rozwalić to, kup nowe. Generalnie właśnie to jest to, co trafia się często w tych kaskach skin. To są po prostu garnki. One są potężne. M-ki są jakieś w ogóle takie totalnie duże. Rozkręcamy go. No, generalnie jest. Trochę. No, jest taki kanciaty. I trochę mało wygodny. Ale cały czas kosztuje niecałe 200, więc spoko, nie? Propero powinien jakoś tak w miarę fajnie leżeć, bo to jest całkiem spoko kask. Kiedyś go miałem i mi się podobał. Rozmiar 54-60 M-ka. No, to powinno być, no, tak jak myślałem. Jest fajnie leży. Mi generalnie kaski specy leżą, więc nie jestem tutaj jakimś dobrym przykładem. Wiem, że no, z kaskami to jest tak, że po prostu ten kształt skorupy musi do twojej czachy pasować, nie? Więc no mi specy pasują, ja w specach jeżdżę, ale też jeździłem w różnych innych kaskach. Może jest taki pseudo ten. Pseudo crash test zrobimy. Ja tutaj dosyć
teraz sporej siły w tym specu używam i ugina się, czuć, że pracuje, ale tak no, raczej nic nie strzelało, nie nic. No dobra, Sco Hero Work. Walnie czy nie walnie? Założę ten, odzież ochronną. No, tu może być ciekawie, nie? Sprawdzić, czat się nagrywam, bo jak nie to... Wow, on pęka w łapach. Już. Zobaczcie. Ale fail. Ja wiem, że to może tak wyglądać, nie? Że tutaj się mogłem bardziej przyłożyć, ale nie, ja nawet nie użyłem takiej samej siły jak w tym kasku. Po gościu jest. Teraz jakbyście mieli to na głowie, nie? Kurde. No tutaj coś strzeliło, ale tu też musiałem mocnej siły użyć. Ale to po prostu przeskoczył tutaj ten plastik. O, jest git. To też są takie... Ciężko to nazywać crash testem, nie? No bo nikt nie będzie wam... Krawężnik do was nie podejdzie i nie będzie was naciskał, nie? Tylko uderzycie i chodzi o to, żeby ten kask przy takim uderzeniu się nie rozpadł. No ale to tutaj jest parodią, nie? Bo to naprawdę nie była duża siła. Mieliśmy w ogóle pomysł, żeby te kaski tak naprawdę pokrasz testować całkiem konkretnie. Ale wygląda na to, że to nie będzie trzeba nawet jakiegoś ciężkiego sprzętu używać. Ale teraz po prostu dokończmy dzieła. Zobaczcie, no to jest... No nie. Tak to nie powinno wyglądać. Wiecie, ja nie chodzę na siłkę, ja nie jestem jakimś, kurde, mega silnym człowiekiem. Tu już pęknięcia są wzdłuż całej tej głównej skorupy. Masakra. Dobra. No nie, nie. Tak bo tak. Nie rozwalę. Nie dam rady. Jak widać, niestety... Nasz kolega z Chin no słabo zniósł test i to no sami widzieliście, to nie był to jakiś taki hipermocny test. Ja sobie teraz jeszcze poza kadrem go trochę bardziej jeszcze dobiłem. No ale tak jak było widać, no tutaj Propero próbowałem też mocno bardzo naciskać i nic mu się nie stało, a trzeba powiedzieć, że Propero też nie ma jeszcze tych wszystkich tam aramidowych czy jakoś tak szkieletów w środku, więc to jest taki w sumie zwykły kask z pianki. Takim samym w sumie powinien być ten, no ale widać, że ta pianka chyba była dużo gorszej jakości. Ale to nic,
bo to była ewidentnie cała podróbka marnej jakości, a jak wiemy, są lepsze i gorsze podróbki. No i właśnie postaraliśmy się też znaleźć taką lepszą podróbkę. No i są. Mam tutaj dwa kaski Specialized Evade i Evade. No, można nazywać je pewnie na różne sposoby. Nie wiem, jak się wymawia oryginał. No i na pierwszy rzut oka tutaj widać, że są białe, duże napisy S-Works. Natomiast tutaj są takie tłoczone napisy S-Works. I generalnie prawie wszystko się w nich zgadza. Różnią je detale, dlatego że jeden jest oczywiście podróbką. To jest kask podrobiony, z tym, że no, ta podróbka jest naprawdę wykonana bardzo, bardzo dobrze. Każdy element w środku, wszystkie naklejki, wszystkie logotypy, wszystkie znaczki są skopiowane jeden do jednego. I naprawdę na pierwszy rzut oka, nawet na drugi, trzeci, można wnikliwie się przyglądać, bardzo trudno te kaski rozpoznać. Mają, oba mają atesty, mają wszystkie logotypy. No w podróbce pokrętło trochę gorzej chodzi, ale może w pierwszej edycji tego kasku, bo to jest właśnie podróbka pierwszej edycji z 2015 roku, możliwe, że to pokrętło wtedy źle chodziło. I ten kask też przetestujemy i to mi się wydaje, że w dużo cięższych warunkach, bo one oba są solidnie wykonane. Ja próbowałem je zgniatać tak w rękach już wcześniej i to nic się z nimi nie dzieje. Czuć jakieś tam delikatne różnice, jak się je ściska, ale to tego nie widać. Dlatego do przetestowania tych kasków no wejdziemy sobie na zewnątrz, weźmiemy jakieś ciężarki, może spróbujemy je jakoś mocniej zniszczyć. Ale to będzie już w drugiej części, na którą Was serdecznie zapraszam. Śledźcie nasz kanał, zostawcie subskrypcję, to dostaniecie powiadomienia o tej drugiej części. Na dzisiaj to już wszystko. No jak widać, ta słabsza wersja Chińczyka nie zdała egzaminu. Zobaczymy, jak będzie z tą solidniej wykonaną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!